Halo, halo, witam Was bardzo serdecznie w odcinku już piątym z 14-dniowego daily setu 5,5. Pamiętajcie, odcinki pojawiają się codziennie na kanale koło 10 rano. Tym razem mam dla Was coś specjalnego, ponieważ jest to pierwszy odcinek z Augmentów Hero, które dodali do setu 5,5. Ja to już mówiłem Wam wcześniej, że nie wiedziałem, że Augmenty Hero się pojawią, ale jednak z jednostek, które były useless, typu właśnie Pike, Thresh, czy chociażby Sejuani, która raczej była postacią właśnie i te, które wymieniłem, tak zwaną dostawką, a więc w jakichś sentinelach, tylko po to, żeby Pike się raz odpalił, tak samo Sejuani w Kawalierach do jakimś Hekarimie, tylko po to, żeby raz się odpaliła idea CCK, tak samo właśnie w Apeliosie, czy chociażby Thresh, który polegał na tym, żeby schłukować jednostkę i to tyle, a więc dostaliśmy coś ciekawego, powiedzmy, czego nie było w secie 5,5, a więc możliwe, że nagram wszystkie Hero Augmenty, ale od razu mówię, nie obiecuję Wam tego, ponieważ zależy jak siądzie, czy w ogóle kiedykolwiek dostanę inne Hero Augmenty, ale dostałem Sejuani, pomyślałem, wezmę piknę tylko dlatego, żeby właśnie przedstawić Wam, jak działa. A więc jedyne co w tej gierce było smutne, to to, że tą Sejuani 3 naprawdę dostałem bardzo późno, ze względu na to, że dużo osób tą Sejuani grało. Tak jak Wam przed chwilą to powiedziałem, często tą Sejuani po prostu się dogrywa do kompozycji na dwójce, a więc tak samo Pajka i całą resztę, ale akurat w tym lobby to chyba Sejuani były 3 na dwójce, także ciężko było ją hitnąć. Marzyłem o pomocy Niko, to znaczy dwóch pomocach Niko jako Augmencie, ale niestety ich również nie dostałem. Wracając do gierki, mamy portal z kompotent Anvil, także możemy sobie szybko zeslamować jakieś tam itemy. Mamy dwa itemy, mamy Armor, Magic Resist oraz dwa komponenty i z tych minionów prawdopodobnie dostanę jakieś KW, jak dobrze pamiętam. No zobaczymy. Jeśli chodzi o Sejuani samą w sobie, bije ona naprawdę, naprawdę duże obrażenia, ale to zobaczycie za chwilę. Jako second carry możemy zagrać dużo rzeczy, a mianowicie jeżeli chcecie sobie zagrać Sejuani Nightbringerową, co polecam zdecydowanie mniej, to możecie zagrać Apeliosa jako second carry plus Akshana, wtedy gracie 6 Nightbringer i do tego 2 Rangery, co jest trochę gorsze, ponieważ rolujecie na 6, a więc Apeliosa macie, do Apeliosa macie gorsze wejście niż w chociażby taką MF-kę, którą właśnie ja zagrałem jako second carry. O, i mamy Sejuani, Knight Wrata. Jeśli chodzi o tą wersję, którą ja zagrałem, jakbyście zapytali, dlaczego zagrałem to w taki sposób, a mianowicie dlatego, że kiedyś była taka okropna wersja MF-ki, którą się grało właśnie Sejuani 3 z Hekarimem 3 i do tego właśnie dogrywało się taką postać jak Sejuani, więc pomyślałem, że jeżeli mam kombinować, to wolę nie kombinować, tylko zagrać wersję sprawdzoną i do tego po prostu dograć jakieś itemy na Sejuani, czyli jedyne, co się zmienia, to, że zamiast itemy na Hekarima wstawiłem na Sejuani, ponieważ mam do niej Hero Augment, a więc tyle. Jeśli chodzi o Augment, możecie sobie przeczytać w tle, co on dokładnie daje, ale stricte staracie się złożyć jakieś AP itemy, jakieś Ionic Sparki, Archangel Staffy, tak jak ja. Jedyne, co tutaj się zastanawiałem, czy ten betek był naprawdę na nim wymagany. Zdawało mi się, że ten betek działa nie tak jak powinien. Wydaje mi się, że Gargoyle na przykład by był tutaj o wiele silniejszy, ale dobra, no dograłem BTK, to nie będę się smucił. Jest to AP postać, a więc od razu tutaj na pewno spikuję różdżkę. Jako second carry, tak jak mówię, zagrałem MF-kę. Na MF-kę Bisy to jest regeneracja many, czyli Shodin albo Adaptive Helmet i do tego dogrywacie Morello, Jad Gantleta, Rabadona, może być też Nashortów, Ginsa ostatecznie też widziałem kiedyś w secie 5,5, bo wszystkie te kompozycje bazuje właśnie na wspomnieniach, a więc tyle. Ta Sejuani, ona jest niepozorna. Jak zwrócicie uwagę na walki w late game, a więc w późniejszej fazie rozgrywki, to ona nagle niby padała, tutaj Archangel Staffik się nastakował, tutaj nagle miała low HP, nie była do zabicia, tutaj nagle przyjebała sobie tam 50 koła, no wiecie o co chodzi. Także ciekawie mi się tą gierkę rozgrywało, nie powiem, że nie. Jedyne co tutaj mogłem zeslamować, to tą słoneczną pelerynę na Hekarima. Mam tutaj armor oraz warmoga, także tutaj lekki błąd, zwłaszcza, że chcę iść pod Winstreak, bo mam zeslamowane dwa itemy, mam Augment Hero, który jest o wiele lepszy niż osoby, które nie mają tego augmentu, a więc jeżeli nie zeslamuję słonecznej peleryny, to będzie to lekki błąd. Ale wiadomo, te gry grałem trochę wcześniej, z jakiś tydzień temu, a więc mogę zapominać co robię. Chociaż tutaj jak widzę ten spot, chociaż... Czy jakbym złożył tą słoneczną pelerynę, to by było mi łatwiej? Jest tutaj Kalista 2, Ashka, która daje mi CCK oraz Zyra, która też mi da CCK na tą Sejuani. Ale zobaczcie, ta Sejuani... Nie. Nie, oceniając poważnie sytuację, nawet jakbym zeslamował tą słoneczną pelerynę, to bym przegrał. Ale to nie zmienia zdania, że jeżeli chcecie grać tempo, czyli chcecie grać chociażby jakieś slamowanie itemu, chcecie iść pod Winstreaka, no to slamujcie taką słoneczną pelerynę w tempo, bo ona jest bardzo silnym itemem, którą jest
na tyle silnym itemem, żeby zawsze składać, kiedy macie słoneczną, to zawsze składajcie, ale w momencie, kiedy pomijacie ją w tempo, to jest to ogromny błąd, ponieważ mało osób co docenia ten item po prostu. Dobra, tutaj zmutowałem, widzę kogoś, nie wiem, pewnie dlatego, że pisali od początku gierki. Ja szczerze nie rozumiem trochę bycia toksycznym na czacie w TFT, skoro w LoLu jeszcze trochę to zrozumiem, ponieważ sam w LoLa grałem, a więc czasami musisz coś napisać na czacie, bo inaczej, wiadomo, czujesz się tak dziwnie, jak czegoś nie napiszesz, jak ktoś odpierdala, ale w TFT... Ja nie licząc takich tekstów typu haha, albo po to, żeby z kimś popisać for fun, albo kogoś wbić lekką szpileczkę, to ja nigdy nie piszę na czacie w TFT. Nie wiem, jakie wy macie na ten temat zdanie, ale możecie napisać w komentarzu. No i tutaj, tak jak mówię, będziemy grali MF-kę z kanonierem, do tego 4 celawiery, chyba 4 Nightbringery nawet zagramy. Już nie pamiętam, że dostałem emblemat Nightbringera czy kawaliera. Tutaj wziąłem, w 100% chciałem wziąć łezkę, ale czy tą łezkę dostanę? Wygrałem? Tak, dobra, ej, to było fartowne, bo ten koleś szedł od góry, także miał szybsze wejście. Wydaje mi się, że nie powinienem tego wygrać, ale jednak się udało. Tak jak mówię, będziemy mieli... jeden Archangel Staff na Sejuani oraz Archangel Staff Radiant. Radiant Archangel Staff na Sejuani, tak samo na postaciach AP. Ogólnie ja od początku to mówiłem, że Radiant Archangel Staff jest to jeden z itemów, które na AP postać typu na przykład Ryze w secie 12 jest jakiś chory psychicznie, tak szczerze. I również mamy 30 ekonomii, znowu slam w tempo. Jedyne co... No i właśnie to mi się nie podoba. Zeslamowałem dwa itemy i dopiero teraz zeslamowałem słoneczną. Jedyne co musicie wiedzieć, wracając do tematu do Sejuani, to jest to, że stawiajcie ją sobie z tyłu, bo czym ona wolniej dostanie damage, tym dobiegając już prawdopodobnie do pierwszego autoataku, po prostu zestakuje jej się Archangel Staff do pierwszego slota. Także to jest dosyć ważne, żeby trzymać ją z tyłu. Zobaczcie, ona teraz sobie podbiegnie na spokojnie. Tak, czyli traci tam około sekundę i pierwsze odpalenie powoduje już jej, zobaczcie, staki na Archangel Staff, już ma 30. Także jedyne co, jeśli chodzi o pozycję, zobaczcie, nawet dwa staki ma. Ale to akurat te dwa staki miała tylko dlatego, że Soraka wyłączyła jej manę, ponieważ Soraka wyłącza manę, także też irytująca jednostka, tak samo jak Syndra i cała reszta tych główien za 2 golda, które nie są grywalne. Ale czasami potrafią cię tak skontrować w tym secie, że no jest to smutne, ale no wiadomo. Mamy Kennena, mamy 40 ekonomii, także bardzo wysoka ekonomia. Mamy 3 celawiery, kawaliery się chyba czyta, nie? I tutaj zastanawiałem się, żeby wyciągnąć tego Thresha, bo Thresha też będziemy tutaj grać, bo gramy oczywiście Nautiliusa, RL, wtedy mamy też Ironclada, mamy też Knighta, mamy też Forgettena do naszej, czwartego Forgettena do naszej MF-ki. Ogólnie ta MF-ka, co ciekawe, ona szybciej siadła niż Sejuani na 3. Ja miałem MF-kę na 6 poziomie na trójce, gdzie rolowałem tylko i wyłącznie po Sejuani. Także też dosyć ciekawe, nie? O, i Thresh'yk. No i tutaj zła pozycja. To, co wam mówiłem w poprzednich odcinkach, a więc tego Thresha możecie kontrolować za pomocą ustawienia. Czyli jeżeli tego Thresha miałbym teraz z przodu, po prawej stronie, to złapałby Nocturna i prawdopodobnie wygrałbym walkę, a tak niestety ją przegrałem. Ale to i tak nie miało za dużego znaczenia, ponieważ pierwszą walkę wygrałem, czwartą nagle też wygrałem, a więc tutaj i tak 5 lustrika czy 5 winstrika nie miało znaczenia, a więc jedyne co, no to mogę płakać, że straciłem te 6 HP, nie? Ale wiadomo, zdrowie na początku w TFT nie ma żadnego tak naprawdę znaczenia. No i nie jestem właśnie, ja się tak zastanawiałem po tej gierce później, czy warto grać właśnie Sejuani pod kawaliery z MF-ką, czy lepiej zagrać sobie Nightbringery i mieć więcej bariery, dzięki temu też Archangel Staff się więcej stakuje. Możecie skomentować, na dokumencie oczywiście macie dwie wersje tej Sejuani, więc sobie luknijcie, tam macie i Nightbringerową, i chyba kawalierową, i MF-kę Forgettenową i tak dalej, także możecie... Jeżeli przetestujecie drugą wersję Sejuani, po prostu dać znać na Discordzie, tam też macie kanał ogólny, a więc jeżeli chcecie się pochwalić jakąś gierką, to również możecie pisać, zapraszam na DC, macie link w opisie, tam ustalcie sobie rangę Uczeń Tomusia i będziecie dostawać info, które daje najczęściej tylko i wyłącznie związane właśnie z TFT. No i tutaj dostałem Nidalkę, a więc 50 ekonomii, bardzo wysoka ekonomia, to mi się najczęściej podoba. Mamy łezkę, pamiętajcie, będę przypominał to w każdym odcinku, tak naprawdę w stage'u 3-5 dostajecie Radiant item, a więc w momencie,
kiedy macie jedną walkę do Radiant Itemu za 3 rundy, to lepiej nie slamować tego Archangel Staffa, ponieważ możecie Archangel Staffa sobie na przykład dostać Radiant i wtedy... Chociaż macie wyciągacz itemów, czyli ten remover, który możecie sobie przez całą gierkę zmieniać itemy z jednej na drugą postać. To jest dosyć fajne ze strony Riotu, że dają nam taką możliwość, ale zawsze sobie tą jedną, dwie rundy możecie poczekać, ponieważ akurat w moim przypadku ten slam Archangel Staffa w tym przypadku, jeżeli bym go miał, nie byłby błędem, bo zawsze tego Archangel Staffa radiantowego mogę dać na Sejuani, a tego z Sejuani bez radiantu wstawić po prostu na taką jednostkę jak MF, nie? Do czego dążę, też chyba będę miał tego Archangel Staffa na tej MF, więc whatever tak naprawdę, nie? A czy jest bisem Archangel Staff na MF? No kiedyś Archangel Staff był bardzo, bardzo silny na Miss Fortune, ale raczej stricte pod jakieś AP chcecie grać, nie? Ale strasznie wolna jest ta Sejuani. Ja na początku nie sądziłem, że ona może mi wypierdolić taki damage, bo ona się porusza jak widło w gnoju tak naprawdę. Także... no. Ale przypomnę wam w jakiejś rundzie, w której uderzyła mi naprawdę 40 prawie koła obrażeń. 40 prawie koła obrażeń, chyba 35 dokładnie. Nawet nazwę odcinek chyba w taki sposób, także... jedna z walk była naprawdę, naprawdę solidnie ciekawa. No i mamy tutaj kawaliera. Tak naprawdę nie zastanawiałem się nad tym. Ten Forgotten boost jest bardzo, bardzo słaby. Także nie bierzcie go nigdy jak gracie Forgotten. Chyba, że gracie jakiegoś Dravena, to może wtedy. Tutaj na szóstym poziomie już chciałem sobie podrolować do 30, żeby dostać Sejuani. Ale dostałem ją po jednej rolce, więc stwierdziłem, że nie będę rolował dalej, bo po co. Ten Hecarim 2. Chociaż Hecarim 2 tutaj by mi oddał. Ale nie zdaje mi się, żebym aż tak był, aż tak to było wymagane, żeby go grać. Tak samo kawaliery, jeżeli macie emblemat kawaliera, możecie sobie zagrać Yasuo, bo Yasuo w tym secie albo gracie z Rapid Fire Cannonem, albo jeżeli chcecie grać bez Rapid Fire Cannona, to musicie go zagrać po prostu z bez RFC, ale musicie mieć na nim kawaliera. Bez kawaliera ten Yasuo bez RFC jest naprawdę słaby, jedyne to trzeba wiedzieć, więc jeżeli macie emblemat Cresta z kawaliera, no to na Yasuo RFC już jest trochę gorsze niż normalnie. Wtedy bazujecie na Edge of Night bardziej niż na RFC. To o to chodzi, nie? No i teraz na przykład ten Thresh, gdyby stał po lewej, to złapałby Kalistę, a więc znowu bym prawdopodobnie wygrał walkę, a tak ją pewnie przegram. Pozycja Thresha w tej gierce jest bardzo, bardzo ważna. Chociaż ta Sejuani, czy ona to wygra? Ale ona jest wolna, ja pierdzielę. Ty, ona to wygra, czy nie? Błagam, nie mów, że ona to wygra. No prawie. Gdyby zdążyła się tutaj odpalić, to by wywaliła z dwa koła chyba. Ona już bije mi trzy koła. A to jest jeden Archangel Staff i to bez Radiantu. O, i dostałem Lee Sina. Aha, kawalier na Lee Sina, czyli zamieniłem Nautilusa. Dobry plan, I guess. Nightbringer daje dosyć sporo na dwóch, ponieważ daje darmową barierę, czyli powiedzmy taki podwójny betek, tylko że wcześniejszy, a więc Sejuani, czym więcej ma bariery, tym więcej ten Archangel Staff się stakuje, a więc to jest dosyć ważne, żeby wiedzieć po prostu. Ten protektor, dobra, ja tu czekam do łezki, bo jakiegoś Shodina pewnie złożę na MF-kę, okej. Okay. Bo przez chwilę pomyślałem, że może złożyłbym tego po prostu protektor woła na Thresh'u, nie? Albo na Hecarimie. To też by nie był zły pomysł w tempo, tak szczerze. Dobra, ona zadaje 500 damage'u. Ale jest wolna. Szczerze, mogliby jej zwiększyć attack speed, chociaż o 0,5, bo naprawdę ten attack speed jest tragiczny, nie wiem czy się ze mną zgodzicie. Ona dosłownie bije autoattack chyba co 2 sekundy, co jest, nie wiem, jakieś cholernie dziwne. Ja przez chwilę jak grałem w tą grę, to myślałem, że jestem pijany i w spowolnionym tempie to kurwa ta Sejuani bije tak specjalnie. Dobra, co tutaj będę chciał? Raczej będę chciał wziąć KW, bo po pierwsze Diana. A jednak nie dostałem. To może jakaś różdżka pewnie. Różdżkę wezmę? Na pewno różdżkę, no bo zawsze jakiś Archangel Staff na MF-kę, nie? Albo jakaś Shodin plus Rabadon, wiadomo. No raczej bazowałem na tym, że nie dostanę swojego Radiantu, bo macie wybór z 5 itemów, więc skąd miałem wiedzieć, że dostanę Archangel Staffa albo jakiś stricte AP item na Sejuani, a więc w momencie, kiedy dostaniecie słaby item, no to musicie się przygotować, że będziecie mieli dobry slam na Sejuani. No w moim przypadku jest to dobry slam, ponieważ mam już przygotowanego stawka, prawda? Dwóch Yasuo już mam. Czy Yasuo zamienię za Lee Sina? Nie wydaje mi się, żeby Yasuo był lepszy pod kawaliera. Ale okej, okay, dobra, złożyłem. Pewnie dlatego, że włożę jakiegoś Dravena jako second carry może.
Chyba miałem to w głowie, że właśnie zagram Dravena jako second carry, wtedy też będę miał Forgettenów, też będę miał Legionara, może jakieś itemy na Dravena siądą. Chyba wtedy w głowie właśnie miałem Dravena, tak mi się wydaje, taki był plan. Kazik spod AP, ciekawe. No i ten wyłączacz many na Soracie, ja pierdzielę, irytujące. Bum! Ale uderzenie. Wolne uderzenie, ale uderzenie. Ale wolno. Wolne. No i tutaj dostaliśmy Radiant Archangel Staffa. A więc od razu tutaj już myślałem sobie, kurde, jak ta Sejuani siądzie na trójce, to będę jakimś bogiem, kurwa. Tak szczerze. No i duży się zaczyna powoli jazda. Bez trzy banki, że tak powiem. Tutaj chciałem chyba rolnąć MF-kę na 2, tak? Właśnie udało się, dlatego zszedłem do 30. W sumie i tak mi to dało 50 ekonomii, bo tego Thresha pewnie sprzedam, żeby mieć 50, jeżeli wygram. O, tutaj jest Radiant Hurricane na naszym kochanym Nocturnie. Dobra, sprawdzamy teraz, ile będzie Sejuani bić na dwójce. Ale tych ceceków na Sejuani siadło. Bum! 1200! 1200! 1800! Jezu! Dobra. Ta Sejuani bije za dużo. Jedyne co by się... Chociaż wiecie, teraz możecie mi powiedzieć, że czemu boostować jej attack speed, skoro ona bije taki damage. No okej, okay, to lepiej znerfić jej damage, ale żeby nie ruszała się jak żółw jebany, nie? Takiego jestem zdania. Lepszy jest ten attack speed niż większy bazujące statystyki, nie? Jest Yasuo 2. Dobra, nadal mamy 50 ekonomii, więc praktycznie nic nie straciliśmy na tym, bo z wilków raczej dostaje się przynajmniej te 3 golda. Boom. O, i tutaj dostałem Thresha, Syndrę. Wow. Lee Sin'a też. O, jedną Sejuani dostałem. Jest kolejna MF-ka i zobaczcie, ile tutaj MF-ek w ogóle leci. Co chwilę jest MF-ka, a to jest szósty poziom. To nie jest minimalna strata tych procentów, tylko tu dużo MF-ek po prostu leciało randomowych. Archangel Staffa powinienem, wydaje mi się, że złożyć na MF-kę jedną, zwłaszcza, że mamy dojście do łezki, a więc do Shodina. Nie wiem, czy go złożę od razu. Czemu ja wrzuciłem tu Gragasa? Aha, chciałem tego Brawlera niby dać. Nie wiem, czy ten Brawler był lepszy do Sejuani, chociaż te darmowe zdrowie maksymalne na Sejuani na pewno jest spoko, nie? Dobra, zeslamowałem tą MF-kę. I trzeci mój augment to chyba będzie nowy rekrut, żeby właśnie tego Brawlera grać, ale nie jestem pewien. Boom! 1400. Boom, 1900. 2500. Ja pierdolę, jak mi się podoba to Sejuani bez kitu. 2700. 11 koła z takimi itemami. Jezus Maria. A to jeszcze nie jest najwięcej. Wierzcie mi, że to nie jest najwięcej. Aha, jednak wezmę Nightbringera pewnie. Dobra, dostałem darmowego Hoya, a więc Hoya pewnie dogram na naszej MF-ce, chyba że dogram jakiegoś kanoniera w stylu albo item na Dravena, no zobaczymy. Ale Nightbringera będę miał 4 Nightbringerów, także wyszło tutaj jak najbardziej spoko, solidnie. A, na Yasuo, okej. Okay. Spoko, co ja tu jeszcze będę miał Yasuo na trójce? Pewnie tak. Nightbringer na Hekarima, dobrze. I tego Knighta, ten Thresh powinien być wrzucony, I guess, za tego... Aha, jednak Dravena wrzuciłem. Nie, to nie jest dobry plan. Chyba, że... Nie. Ten Thresh będzie lepszy. A ja Thresha się pozbyłem. Kurde. Dziwnie to zagrałem, strasznie dziwnie. Teraz jak na to patrzę, bo ten Draven jeden mi nic nie da. A tak bym miał Thresha jako tanka i tak dalej. No i ta pierdolona Syndra, która ccekuje wszystko randomowo na raz. Aha, pewnie pomyślałem coś w stylu, że mam tutaj Yasuo pod kawaliera, czyli to co wam mówiłem na początku, a więc gracie z Edge of Night jakiegoś Yasuo.
to ten Legionar da mi trochę więcej, ale czy to było Worf? Można się z tym spierać, nie? No pewnie w mojej głowie to było Worf wtedy, no co mam wam powiedzieć. Ja zagram tutaj 4 Cavalier, 4 Forgotten i 4 Nightbringer, chyba tak. Albo do tego Brawlera dogram. Nie jestem pewien, czy to ja tu wejdę w 9 poziom, bo tutaj bardzo długo na tą Sejuani czekałem, nie? O, zobaczcie, kolejna MF-ka. Jeszcze 2 MF-ki brakują tak naprawdę. I kolejna MF-ka. Jedna MF-ka brakuje. Jest kolejny Hecarim. I co, zejdę tutaj po MF-kę? I zobaczcie, ile ja zrolowałem po tą MF-kę? Z 6 razy? Z 6 razy i mam 3, przysięgam. Boom, Sejuani. No tu akurat dostałem jakiś dziwny wpierdol, ostry. Ale chyba, to chyba przez kolektor tak naprawdę. Bo Tazyra też tutaj spoko dużo zrobiła, nie? Z tym Ginso i Shojinem. Tego Thresha jako Forgettena, Nightbringera. Chyba ten czwarty Nightbringer da mi... Ja się chyba pozbędę ogólnie tego Brawlera i zagram właśnie 4 Forgotten, 4 Nightbringer. To by był najlepszy pomysł tak naprawdę. Bo dzięki Dianie też dostanę CCK, bo Diana CCKuje backlane na bardzo, bardzo długo, bo 2 sekundy dla mnie to jest w kurwę czasu, żeby ta Sejuani o wiele więcej zrobiła. A więc ten Draven, ten Brawler jest tutaj niepotrzebny. Chyba, że wezmę tego Teemo i zagram Forgottena? Wezmę tego Teemo? Dobra, tego nie pamiętałem w życiu, że tak zrobiłem, czyli pewnie z tej zrobię, nie pamiętam co zrobię z tego tak szczerze, Nightbringera pewnie, nie? Można robić Nightbringera? Tak, właśnie z emblematu, czyli Nightbringera z jakiego itemu się robi, bo tego nie pamiętam. To jest tutaj ciekawe bardzo. Sprawdzę. Tomek, pokaż, proszę. O, jest Rel. Rel na pewno wejdzie za Kleda. Dobra, teraz co tutaj chcę zrobić? Dobra, Titan Resolve na Yasuo, Nightbringer, Słoneczna Peleryna oraz chcę zobaczyć, żebym pokazał tę patelnię. Z czego się robi Nightbringer? O właśnie. Nie zauważyłem. Wtedy pewnie zauważyłem, ale teraz nie zdążyłem. Ja pierdolę, ciekawe. Ale pewnie złożę Nightbringera. To by był najlepszy plan. Ale czy ten Titan Resolve na Yasuo będzie lepszym wyborem? Mogę poczekać do Edge of Night chyba. Pośpieszyłem się z tym slamem, tak mi się wydaje. Dobra, Yasuo! Ty, Yasuo to wygra? Jo! Ale z tym uderzeniem ostatnim chyba przesadziłem, żeby... Bo ten ma Radiant BTK ten action, także... Z Radiant BTK-iem raczej bym tego niestety nie ugrał, choćbym chciał. Choćbym chciał, bym tego nie ugrał. No i zobaczcie, bardzo długo ta Sejuani leci, przyznajcie. Bardzo długo. Tutaj dostałem itemy. Co ja tutaj zrobię? To mnie ciekawi. Aha, Thieves Glovesy dostałem, dobra. No to szczerze, akurat ta wypłata tutaj nie oddała w chuj. Bo czasami dostaje się pomocniko, czasami daje się szpatułę, a więc mógłbym dojść się do 6 Nightbringerów mieć. Mogłem mieć dzięki temu pomocniko, a więc szybszą Sejuani 3 albo Yasuo 3. Także ciężkie, ciężkie. Nightbringera. Z łezki się robi Nightbringera, to czemu ja nie składam? O, dobra, teraz użyłem, okej? Okay? Pewnie wcześniej nie zauważyłem. Dobra, okej. Okay. Czaję już o co chodzi. I na level upie pewnie dodam tego Thresha, nie? Żeby mieć Forgottena na 4. Także kompozycja nawet na emblematach fajnie siadła. Ile ta MF-ka bije? O, ten Kha'Zix nieszczęsny, co mi się uwziął na MF-ce. Ale tu mi karma uderzyła. Jak to mocno uderzyła ta karma. Dobra, mamy 20 HP, ale nie denerwujcie się. Zdobędę tutaj chyba nawet top 2, albo top 3, już nie jestem pewien. Tylko, że no, ciężko z tą Sejuani po prostu, nie? Bardzo dużo osób tutaj grało Sejuani i to mnie bardzo irytowało, no ale ludzie już mają Gareny 2 w tym lobby, zobaczcie, a ja się męczę z Sejuani. No ale czasami tak jest, po prostu, że nie leci. Choć ma lecieć, to nie leci. Nunu na trójce ktoś ma. Smutna historia w moim przypadku z tą Sejuanką. Jest różdżka, pewnie
jakiś item na MF-kę rzucę, a jak nie, to jakiegoś Ionic Sparka pewnie. I tutaj się będę na 100% już zerował. Tutaj na pewno się zeruję. Jest Yasuo. Czy Yasuo też będzie w tej gierce na trójce? Nie jestem pewien, tak szczerze, nie pamiętam. No zobaczcie, ta Sejuani jak nie leci. O, teraz poleciała nagle. Dobra, randomowo mamy. Dobra, co to za item? Kolejnego staffa? Dobra, kolejnego staffa. Ja mam 4 staffy w tej gierce. Ciekawe, ciekawe. Dobra, tutaj level zrobiłem tylko po to, żeby się trochę wzmocnić, ale nie wiem, czy to opłacało się. Tutaj chciałem trafić właśnie tego Forgotten, I guess, czyli właśnie Thresha. Dobra, zobaczymy, ile teraz Sejuani będzie biła. To jest trójka. Tylko w niektórych walkach zależy, ile trwa walka, żeby Sejuani uderzyła dosyć spory damage, nie? Boom! 2300! No, teraz zadała mniej niż Yasuo 2. Co ciekawe, ale dobra. Nie jestem pewien tego Dravena, czy on jest tutaj mi potrzebny. Lepiej by było chyba zagrać po prostu tego Nautiliusa plus Thresha, wtedy miałbym też Knighta. O, Nunu. Okej, okay. Zależało mi na tym Brawlerze, widzę teraz ten jakby co. Także ten Brawler, nie jestem pewien, ile on mi daje, ale chyba 300 maksymalnego zdrowia, czy 30 maksymalnego zdrowia, nie wiem, czy to jest właśnie procent, czy zdrowie. Tego nie jestem dokładnie w stanie teraz stwierdzić, bo nie pamiętam. Ale Brawler naprawdę jest solidny w tej kompozycji, nie? Jeżeli chcecie grać Sejuani. Ja nawet się zastanawiam, czy abominimacja, na przykład 5 abominacji plus 4 Brawler na Sejuani 3 z tym Agmentem też nie będzie jakieś wybitnie słabe. Do tego grać jakąś Dianę, żeby mieć CCK. Nie wiem, można na parę sposobów na pewno można tą Sejuani zagrać, ale ja nie tak na szybko wymyśliłem tego kompa, nie? ...1900, ale damage! Czekam na tą walkę, gdzie zadałem 30 koła, przysięgam. Nie pamiętam jak to... z czego to wynikło, że ja taki damage zadałem, ale... ale no taki damage zadałem po prostu. Dobra, jest Rel. Rel na dwójce też by mi tutaj bardzo oddała. Ja tu na 100% nie robiłem 9. To jest maksymalnie chyba 8 poziom, a na 8 poziomie pewnie tak jak mówię, tego Thresha dodam, żeby wzmocnić sobie MF-kę chociaż trochę. Ale czy to było opłacalne? No wiecie, no to co już przypominałem wam wcześniej, nie? Czyli bardzo dużo osób po prostu gra Drakoniki, raszuje ten 9 poziom i to jest trochę smutne, bo jeżeli ty grasz jakiegoś kompa reroll, to za chwilę się pojawią jakieś galeny na dwójce i chuja możesz zrobić. Nie grajcie tak w TFT, to znaczy w TFT tak grajcie, ale w momencie kiedy walczycie o ranking, ale jeżeli jest jakieś wspomnienie setu, no to taki tryhard 9-10 poziomu jest jakkolwiek nie na miejscu czasem. Wiem, możecie mi teraz napisać, wyczarować w komentarzu tekst, że no ale przecież ludzie chcą wygrywać. Ja na przykład wygrałem 4 mecze, a nie zagrałem ani razu legendarnego boardu, więc... no, tyle mogę wam powiedzieć. 3500 z jednej umiejętności. Boom! Jedyne co zauważyłem w tej Sejuani teraz dopiero, to jeżeli ona trafi w typa, który jej ucieknie, to ona nie zadaje damage'a. To powinno dostać rework, ten umiejętność. Czyli jeżeli ktoś zmieni target nagle, to Sejuani nie zada damage'u. Teraz dopiero to zauważyłem i zwróćcie uwagę na to, nie, jak będzie ona walczyć. Wziąłem tego Akshana. Te Ginso tylko po to wziąłem, żeby dać chyba Krongarda na Nunu i dać Ginso na Dravena. Chyba tak. Albo wziąłem tego Akshana tylko po to, żeby komuś zajebać, żeby ktoś Akshana 2 nie miał. Nie jestem pewien, dlaczego wziąłem tego Akshana. Aha, kanonier. Czy ja chcę tutaj Luciana dodać? Na Nunu, okej. Okay. I Ginsa na Dravena. Dobra. Za chwilę zobaczymy, jak to do końca zagram. Ja bym to zagrał na 4 Forgettenach, jak tak teraz patrzę, ale może być problem z Lucianem 2. Czy to nie jest czasem ta walka, o której wam mówiłem przed chwilą?
Czy ta Sejuani to wysoluje? Jak ona długo stoi, to jest tak ciekawe. Cztery tysiące! 4700! Dobra, ona to robi! 10 koła uderzyła! Ja, zobaczcie, 32 tysiące damage'a. 32 tysiące! Ja pierdziele! Co ten słoń robi? To jest słoń? To jest słoń czy świnia? Szczerze mówiąc nie wiem. Jezus Maria, jaki potwór! Jaki kuźwa potwór. Cholipka. Tutaj muszę tylko usunąć to. Dobra. Przygotowane na montaż filmu. A ta MF-ka ile zadaje? Bo jestem aż ciekaw, tak szczerze. Tutaj dostanę chyba stąpa, jak dobrze pamiętam. Czy nie? No ta Syndra. Zobaczcie, ta Syndra rzuciła mi Sejuani w Belkoza. Akurat teraz to dobrze zagrała ta Syndra. Tak standardowa ta Sejuani chyba bije z 10. Ile zadaje? No tak 4. No zależy, mówię, zależy jaki teamfight, ile cyceków dostanie i tak dalej. Ale tak bazowo wydaje mi się, że ona bije tak z 10 koła max. Także... taki for fun build, for fun augment hero. Tak bym powiedział. Jeżeli chcecie wygrać grę, to raczej wam to gry nie wygra, niestety. Ej, możecie mi napisać, nie było czasem w secie 5,5 5 kawalierów? Nie 4, tylko 5? I teraz usunęli 5, bo był zbyt silny, albo coś takiego? Ja tak w głowie mam, że można było grać 5, ale szczerze, nie chcę wprowadzać kuźwa w błąd. Tego Yasuo chcę tutaj znaleźć, nie? Pewnie na trójce. O, dwa Lucjany. WT. No gdzie jest Yasuo bezczelny? Nie chcę polecieć bezczelnie. Oho, BTK na Dravena. No jeden z lepszych itemów na niego. Gdyby ten Yasuo na trójce siadł, to może bym tutaj nawet walczył o Ina, tak szczerze. Ale niestety nie udało się. No tutaj ta MF-ka mi dosyć szybko pada, nie? Tutaj praktycznie wszystko mi od razu padło na ten legendarny ward. No jeszcze Viego mi podbił Sejuani. No niefortunna walka trochę. Dobrze, ja odpadam, także trzymajcie się, na razie, cześć. Słyszymy się oczywiście jutro około 10 rano.